Kamera, akcja. Dwa dni chleb był pieczony. Pierwszego dnia był zacynić się mówiło, zacyniony. To było tak, przesiana mąka była i mąka musiała sobie nabrać powietrza, mąka musiała odpoczywać, mąka musiała się wygrzać. Zrobiony był tylko dołek i w ten dołek wlana była roszczyna. Ten barszcz taki, który się kisił 3 dni z mąki żytniej, wlany był. I to sobie tak leżało całą noc, żeby to właśnie nagrzać się, napowietrzyć się, a dopiero na drugi dzień rano kobieta zakasywała rękawy i wygniatała. Tu mam właśnie takie albo w nieckach, albo taka była dzieża olbrzymia, bo tu musiało wyjść albo 6 bochenków, albo 7, albo 8, jak to było ciężko wygnieść, że to wygniatanie to było tak. Ocierała sobie rękawem czoło i znowu wygniatała i gniotła. Jak to ciasto wygniotła, to zanoszone było pod pierzynę i ono tam nawet rosło pół dnia. Ciasto na zakwasie, na tej roszczynie rosło bardzo powoli. I trzeba było teraz przygotować piec, a piec z kolei trzeba było wygrzać tak dobrze, też długo, dlatego, że musiała się nagrzać cegła. Drzewo palono, ognisko w środku tego pieca. Ja jeszcze pokażę tu, w którym to miejscu było, w którym to miejscu, o właśnie, tu otwierane były drzwiczki i do chleba to ognisko było palone w środku tego pieca. Trzeba to zapamiętać. I ono się paliło długo, dlatego że aż ta cegła musiała się tak nagrzać, niektóre kobiety, a jaki był miernik? Żadnego nie było, żadnej miary, tylko ręce kobiety albo jej twarz. Ona czuła po tej twarzy, jak się zbliżała, że już jest piec dobrze nagrzany. Albo jeszcze niektóre kobiety to brały troszkę tak na garstkę wody i tak prysnęły. I jak te właśnie cegły na tym sklepieniu zrobiły tak psst, to znaczy się, że one już są ogrzane. I potem trzeba było wygarnywać wszystkie węgle z tego pieca i tam na ten rozgrzaną polepę, na ten trzon, prosto na ten trzon. Te bochenki chleba trzeba było zrobić, z tego wyjąć, spod tej pierzyny zrobić i wsadzany był do pieca. I jak chleb się upiekł, to dopiero wyciągany był z tego pieca i tak, chleba nie wolno było jeść właśnie z tej mąki żytniej. Chleb musiał sobie tak wystygnąć, odpocząć, ponieważ zachodziło w nim tam szereg różnych procesów. I ludzie mówili tak, że chleb żytni powoduje taki właśnie świeży, silne bóle brzucha i trzeba było 2 dni chleb był pieczony, a na 3 dzień dopiero jedzony. Dlatego, może właśnie dlatego powstały słynne podpłomyki. Bo dlatego, że ludzie nie mogli doczekać się, żeby no piecze się, pali się ogień, zapach się unosi i dlatego podpłomyki, bo nawet nazwa mówi płomyk, no nie podpłomyk. One były pieczone wtedy, jak się palił ten ogień jeszcze. To poszło się tam pod tą pierzynę, urwało się garstkę tego ciasta, trzeba było uklepać w dłoni ładnie, takie bardzo cienkie i prosto obok ognia, pod tego płomyka, przy tym płomyku kładło się. A jak one zesztywniały, to można było i o drewno oprzeć, i o ścianę tego pieca można było, i te podpłomyki się upiekły, przestygły, to można było jeść, dlatego że tam była z jednej strony skórka, z drugiej strony skórka, tam ośrodka wcale prawie nie było, ale był ten smak. Już no, można było se posmakować trochę tego chleba. I to te podpłomyki to pamiętają wszyscy ludzie starsi. Wspominają, że były bardzo pyszne z mlekiem.